Kazanie błogosławionego Izaaka, opata klasztoru Stella. Dwie rzeczy przysługują wyłącznie Bogu: chwała płynąca z przyjmowania wyznania i moc wyrażona w przebaczeniu. Jemu, przeto, powinniśmy wyznawać nasze przewiny, od niego powinniśmy oczekiwać przebaczenia. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy i tylko Jemu należy je wyznawać. Tymczasem jednak wszechmogący i najwyższy, przyjąwszy słabą i niewiele znaczącą oblubienicę ze służebnicy, uczynił królową. Obok siebie umieścił tę, która przedtem była jego podnóżkiem. Narodziła się z jego boku i wtedy ją poślubił. A ponieważ wszystko co jest ojca, należy także do syna i wszystko co jest syna ze względu na jedną i tę samą naturę należy także do ojca. Podobnie też oblubieniec ofiarował wszystko swojej oblubienicy, wszystko zaś, co należy do oblubienicy, przyjął na siebie oraz połączył ją z sobą samym i ojcem. Chcę, mówi syn, wstawiając się za oblubienicą, aby byli jedno, jak ja i ty jedno jesteśmy. Tak więc oblubieniec stanowi jedno z ojcem i jedno z oblubienicą. Wszystko to, co znalazł obcego w oblubienicy, usunął przybiwszy do Krzyża. Poniósł nieprawości na drzewo Krzyża i przez drzewo Krzyża unicestwił je. To, co należało do natury oblubienicy i było jej własnością, przyjął i wziął na siebie. To, co było Boże i należało do Niego, Podarował. Co pochodziło od szatana, unicestwił. Co należało do natury ludzkiej, przyjął. Co zaś było boskie, ofiarował. Aby wszystko, co należy do oblubieńca, należało i do oblubienicy. Dlatego ten, który grzechu nie popełnił, w którego ustach nigdy nie było podstępu, może mówić: Zmiłuj się nade mną, panie, bom słaby. Aby dzieląc słabości oblubienicy, dzielić także błaganie aby wszystko było wspólne dla oblubieńca i oblubienicy stąd zaszczyt przyjmowania spowiedzi i moc udzielania przebaczenia dlatego też należy powiedzieć idź ukaż się kapłanom kościół zatem bez Chrystusa nie może niczego odpuścić a Chrystus bez kościoła nie chce niczego odpuścić kościół może udzielić przebaczenia tylko temu kto się nawraca, czyli temu, kogo Chrystus dotknął swą łaską. Chrystus zaś nie chce udzielić przebaczenia temu, kto pogardza Kościołem. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Tajemnica to wielka, a ja mówię, w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Nie chciej zatem oddzielać głowy od ciała. Chrystus nie byłby wówczas cały. Cały zaś Chrystus nie istnieje bez Kościoła ani cały Kościół bez Chrystusa. Chrystus w całej swej pełni to głowa i ciało, dlatego powiada, nikt nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który jest w niebie. Jedynie ten człowiek odpuszcza grzechy.